W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj jest ostatnia niedziela roku kościelnego i słyszymy to samo Ewangelię, co od wieków słyszeli nasi antenaci o tym, co ma się wydarzyć, co ma przyjść przed przyjściem naszego Zbawiciela. No i ilekroć słyszymy te słowa, no to nawet jak ktoś jest mężny, to może czuć pewien niepokój, jak się zachowa w owym czasie, kiedy te straszne rzeczy, które Zbawiciel przepowiadał, nadejdą. I dzisiejsze kazanie będzie takim streszczeniem szerszego wykładu, który niebawem wygłoszę, jak skończymy remont auli. Ale ponieważ pokrywa się dzisiejszą Ewangelią, dlatego najważniejsze myśli spróbuję wam przekazać dzisiaj. Pan nasz mówi o strasznych rzeczach, które poprzedzą Jego ostateczne przyjście. Gdy ujrzycie brzydotę spustoszenia zalegającą miejsce święte, uciekajcie w góry, będzie bowiem wielki ucisk, jakiego nie było i jakiego nie będzie. O czym mówi nasz Zbawiciel? Czym jest owa abominacjo desolationis, czyli ta brzydota, albo nie mówią, ohyda spustoszenia? Nasz Zbawiciel jeszcze mówi, kto czyta, niech zrozumie. Spróbujmy dzisiaj zrozumieć. Święty Paweł mówi, że Pan Bóg dzieli się z nami wszelkim zrozumieniem duchowym. Ja spróbuję wam wyłożyć dzisiaj, jak ja rozumiem, albo jak inni rozumieją to zdanie. Ku naszemu zbudowaniu, aby w serce nas zapałało miłością do wielkich spraw Bożych. Spróbujmy zrozumieć. Sam Zbawiciel odsyła nas do proroka Daniela, wskazując, że on pisze o tym, co ma się stać. I u proroka Daniela w 9 rozdziale jest napisane, że ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów, a w świątyni będzie działa ohyda spustoszenia i przetrwasz do końca czasu przeznaczonego na spustoszenie. Oczywiście on napisze znacznie szerzej, ale niech nam będzie tylko na razie tyle wystarczy. Wielu bowiem tłumaczy tego, co mówił Daniel, zapowiadając nawet dokładny czas nadejścia tego, uważa, że to, o czym mówi prorok, już się wydarzyło. I to w roku 167 przed narodzeniem Chrystusa. W czasie, kiedy Izrael był pod panowaniem potężnego państwa Seleucydów. Lecz nasz Zbawiciel sugeruje nam, że to, o czym mówi Daniel, a co stało się w owym czasie, dopiero się wydarzy. No to jakże pogodzić jedno z drugim? Moi drodzy, podobnie czekamy, jest zapowiedziane, że na końcu czasów, zanim się przed przyjściem Chrystusa, przyjdą ponownie prorok Eliasz i Henoch. A przecież Zbawiciel mówi, że Eliasz już przyszedł w osobie i duchu Jana Chrzciciela. Ale często jest tak, moi drodzy, że jedne rzeczy, które stały się w Starym Testamencie, są zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć w Nowym. Są niejako pewnym odbiciem, pewnym znakiem. Jak na przykład obrzezanie było figurą Chrztu Świętego. Ofiara Abrahama i Izaaka jest ofiarą Jezusa, jest zapowiedzią ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii. I tak tych zapowiedzi, znaków możemy wymieniać bardzo, 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 bardzo dużo. Ofiary krwawe Starego Testamentu składane w świątyni jedynego Boga w Jerozolimie były zapowiedzią ofiary doskonałej, składane już na ołtarzach całego świata. I tak wydarzenia Starego Testamentu są figurami tego, które mają nadejść. Święty Hieronim, który dzisiaj w Brewiarzu w trzecim nokturnie tłumaczy dzisiejszą Ewangelię, mówi, że ta abominacja desolacjonis, ta ohyda spustoszenia, to jest albo zburzenie Jerozolimy przez Tytusa i Wespazjana. I mówi, że ta ohyda to jest właśnie konny posąg cesarza Hadriana, który tam stoi. No, w czasie, kiedy pisał to Hieronim, on tam stał. Albo znowuż to są zapowiedzi czasu przyszłego, czyli czasu przyjścia Antychrysta, poprzedzające przyjście Zbawiciela powtórne. Załóżmy, moi drodzy, dzisiaj, że to jest to drugie. Że to się ma dopiero wydarzyć. Jeśli jest to prawdą, jak mówią niektórzy tłumacze pisma, że figurą tych wydarzeń, które mają się
wydarzyć, jest to, co się wydarzyło w roku 160 przed Chrystusem i w latach poprzedzających to wydarzenie, no to dzisiaj chciałbym poświęcić tą homilię, aby wam pokazać na przykładzie tego, co się wydarzyło, abyśmy mogli, mając rozum i dobrze kojarząc fakty, będąc dorosłymi, mogli zobaczyć, czy to, co wtedy się wydarzyło, ma jakieś odbicie w tym, co już teraz jest, albo co dopiero nadchodzi. Cóż się wtedy stało? Wyobraźmy sobie mapę Europy. Najpierw, moi drodzy. Każdy widzi mapę Europy. Lewa część Europy to jest już czas wschodzącej potęgi Republiki Rzymskiej. Drugą stronę, od Grecji aż po Indie, jeszcze cały Egipt, podbił Aleksander Macedoński, zwany Wielkim. Największy wódz starożytności. Wszędzie roznosząc kulturę grecką i język. Po śmierci Aleksandra na największych terenach tego, co on podbił, powstaje potężne państwo Seleucydów, którego skład wchodzi także i podbita Judea. W roku 175 na tron tego państwa wstępuje Antioch IV, który nosi przydomek Epifanes. Epifanes to jest Theos Epifanes, tłumaczy się jako Bóg objawiony. Tak dla naszego uszu, dla naszych chrześcijańskich uszu, jak i wtedy dla żydowskich, jest to bluźnierstwo najwyższego stopnia, że król przypisuje sobie tytuł, że jest objawionym Bogiem. Dlatego Antioch jest opisywany jako figura antychrysta, co jest ważne dla naszej historii. To, o czym ja mówię, teraz będę mówił, jest opisane w Piśmie Świętym w pierwszej i drugiej księdze machabejskiej, którą protestanci, idąc za Żydami, odrzucają, uważając, że jest za nienatchnioną. Natomiast my uważamy tę księgę za natchnioną zgodnie z dekretami Soboru Trydenckiego, dlatego jesteśmy w lepszej sytuacji, bo możemy zajrzeć teraz i zobaczyć, co jest tam napisane i próbować zrozumieć. Tenże Antioch dobrze znał zwyczaje Rzymian, ponieważ jako młodzieniec był oddany jako zakładnik do Rzymu. Ale dorastając, w wyniku zmian dynastycznych, stał się władcą najpotężniejszego wówczas państwa na świecie. Na początku poświęcił się usprawnianiu funkcjonowania państwa. Uzdrowił finanse, administrację, rozbudował flotę, armię i odbudował potęgę gospodarczą i militarną. No, wszyscy poddani lubią, jak władza jest sprawna i dobrze zarządza. Więc Antioch cieszył się dużą popularnością. Nade wszystko wszędzie propagował kulturę grecką, no bo twierdził, że to da odpowiednią swoistość dla państwa, której przyjęcie otwierało drzwi, dzisiaj byśmy powiedzieli, na europejskie i światowe salony. Ale łączyło się także ściśle z greckim, to znaczy z pogańskim sposobem życia. Antioch znalazł wśród Żydów część elit, które uznały, że Palestyna potrzebuje modernizacji, a warunkiem rozwoju cywilizacyjnego jest porzucenie dawnych wierzeń. To oni postanowili promować wśród zacofanych ich zdaniem Izraelitów wartości nowoczesne, hellenistyczne i tolerancyjne. Dla takich pomysłów znaleźli niemało zwolenników pośród Żydów, którzy ulegli już wcześniej greckim wpływom i odpadli od prawa i zdradzili Pana Boga z powodu korzyści, jakich z tego mieli. I tak czytamy w pierwszej machabejskiej księdze. Wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od czasu, jakieśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. Pozbyli się znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzysięgli się z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co jest złe. Oczywiście to był proces. To nie są wydarzenia jednego roku.
Najgorsze jednak w tym procesie było to, że dołączyła do tego najwyższa hierarchia kapłańska. Po pobożnym Oniaszu przyszedł Jazon, arcykapłan, który podstępnie kupił sobie władzę i dopuszczał się wszelkich obrzydliwości. Czytamy w Biblii. Zaraz zaczął narzucać swym rodakom grecki sposób życia, burząc prawem uświęcone urządzenia, wprowadzał zwyczaje przeciwne prawu. Umyślnie bowiem pod samym zamkiem wybudował gimnazjon i efobion. Najlepszych młodzieńców zachęcił do włożenia kapelusza Merkurego. Gimnazjum nie ma nic wspólnego z tym, co my rozumiemy pod tym słowem. To są takie szkoły, byśmy powiedzieli tak umownie, gimnastyczne dla młodych chłopców i efobion podobnie. Otwarcie gimnazjonu w stolicy Judei nie oznaczało, że Antioch czy też inni Grecy byli jakimiś wielbicielami sportu, to też. Antiocha niesmakiem napawał sposób życia Izraelitów, nakładający surową kontrolę na aktywność seksualną. Cała ta sfera w Izraelu była wyjęta z życia publicznego, tak jak i w dobrych czasach katolickich i chrześcijańskich. Usunięta ze sfery publicznej, ze szkół, umieszczona w domu i ograniczona do prawnego Bożego małżeństwa. No i ten rygoryzm w tejże materii dla przedstawicieli kultury hellenistycznej był dziwną aberracją, którą należało usunąć. W hellenizmie bowiem panowała swoboda seksualna, homoseksualizm. Był promowany obok tak zwanego zdrowego sposobu życia. I stanowiło to razem naturalny element greckiej obyczajowości. No więc możemy sobie zrozumieć teraz, co znaczy wybudowanie w Jerozolimie takich szkół. W to propagowanie Sodomii włączyli się prominentni Żydzi. I w drugiej księdze machabejskiej możemy przeczytać. Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i taka moda na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie arcykapłana Jazona, że kapłani nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, spieszyli się, aby wziąć udział w niezgodnych z prawem ćwiczeniach palestry. No, jest oburzające, że gardzili świątynią, zaniedbywali ofiary, czyli to, do czego są powołani. Natomiast ćwiczenia wydają się nam niewinne. Natomiast jeśli dołączymy do tego wiedzę, że najczęściej odbywały się nago, no to więcej nie muszę mówić. Następca Jazona, arcykapłan Menelaos, jeszcze gorszy od poprzednika. Pismo Święte nazywa go przyczyną wszelkiego zła. Stał się inspiratorem reformy religijnej. Doszedł do wniosku, że jest konieczne, żeby Żydzi przetrwali w nowoczesnym świecie, głęboka reforma dotychczasowego kultu. W ten sposób miała być zniszczona dotychczasowa żydowska tożsamość i powstać lud o nowej świadomości, nieobciążonym historycznym dziedzictwem, otwarty na kulturę grecką, co umożliwiało potem Menelaosowi przetrwanie i utrzymanie się na czele tego odnowionego kultu i tego poprawionego według pogańskich obyczajów narodu. Od jego czasów obrzezanie zostało zakazane. A jeżeli któraś matka obrzezała swoje dziecko, a ją na tym przyłapali, to ją zabijano, to dziecko, i wieszano jej na szyję i poprowadzono po ulicach miasta. No to są sceny, które są okropne. Ale działo się jeszcze gorsze. W tym czasie, jak czytamy, świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami, a na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet, ponadto zaś jeszcze do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi. To jest tylko figura wydarzeń, które moim zdaniem mają nadejść, ale jak się popatrzy, co już się robi z naszymi kościołami na Zachodzie, no to te zdania pasują. I to pokazuje, moi drodzy, bezmiar duchowego spustoszenia, które się wtedy działo za czasów arcykapłana Menelaosa i jego poprzedników i następców. I wtedy to bezbożny Antioch wydał taki dekret dla całego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem
i nie każdy zarzuci swoje obyczaje. I dalej czytamy, że wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce, żeby świątyni zaprzestano składać całopaleń i ofiar krwawych, żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. I w ten sposób mieli zapomnieć o prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy. A więc jedno państwo, świat bez granic, jeden język, jedna religia i jedne pogańskie, bezbożne i obrzydliwe obyczaje. Co jeśli chodzi o Żydów, którzy są w tym przypadku figurą chrześcijan, wiąże się z całkowitym odrzuceniem prawa, Boga, tradycji, a wreszcie ze spustoszeniem świątyni. Bo to jest centrum życia duchowego Izraela wtedy. Jedna, jedyna świątynia prawdziwego Boga. No i powoli zbliżamy się do epicentrum tego wszystkich wydarzeń, do środka. I wtedy to Antioch IV, nazywający siebie objawionym Bogiem, rozkazał postawić ołtarz Zeusowi ponad ołtarz całopaleń świątyni w Jerozolimie oraz złożyć na nim ofiarę ze świni. Właśnie to uznano za ohydę spustoszenia. Jak pisze jeden z historyków, Diodor, zgaszono lampę zwaną przez Żydów nieśmiertelną, która paliła się bezustannie w świątyni. No takiej figurą, pewnikiem tej lampy jest nasza wieczna lampka przy tabernakulum, która nam przypomina, że Pan jest tam dzień i noc. No oczywiście nie wszyscy za tym poszli, za tym, co się wydarzyło. Więc były prześladowania, ludzie byli ścigani, musieli uciekać, było wiele cierpień, męczenników, musieli się ukrywać, aby kontynuować tradycyjne zwyczaje, wiarę i modlitwę. A niektórzy wzniecili powstanie, które jest właśnie od tego nazwy tego powstania, od nazwy jego dowódców, powstaniem Machabeuszy. A stąd pierwsza i druga księga machabejska. Jerozolima została spustoszona i zburzona przez wojska Antiocha. I to jest tylko tak w maksymalnym skrócie, bo to są dwie księgi, moi drodzy, to ja mam tylko paręnaście minut. To wszystko wydarzyło się za czasów Antiocha IV. W jakimś tam okresie czasów. Ale powoli narastało, tak? Kultura pogańska drenuje naród wybrany, drenuje religię prawdziwą powoli, a potem coraz szybciej, bo się deprawują wszystkie warstwy społeczne. Najpierw najbardziej wpływowe, elita duchowa Izraela i potem oczywiście to emanuje coraz niżej, niżej, aż do ostatniego. I mimo, że wydarzyło się to 167 lat przed narodzeniem Zbawiciela, Pan Jezus mówi nam przez proroctwo Daniela, że to spełni się niejako ponownie. I teraz niektórzy mówią, że to się już stało za Wespazjana i Tytusa, kiedy przyszli zburzyć Jerozolimę. A inni znowu mówią, że nie, że to dopiero jest zapowiedź rzeczy jeszcze przyszłych, tuż przed przyjściem Zbawiciela. Więc Pan przepowiedział jakąś ohydę spustoszenia, która ma się wydarzyć dopiero w przyszłości, zastąpić prawowity katolicki kult, czyli ofiarę mszy świętej. Święty Hieronim mówi, że przyjdą nowe herezje i wielkie odstępstwo od wiary. A okoliczności temu towarzyszące są odbiciem tych, którzy się przed chwilą słyszeli. Zatem może nadejść znowu ktoś, kto będzie odpowiednikiem tego Antiocha, który jest figurą Antychrysta. Natomiast czy to będzie jedna osoba, czy też to, co on robi, jest figurą, to rzecz do dyskusji. Natomiast świat zmieni się w jedno scentralizowane państwo. Z jedną narzuconą pogańską kulturą. Gdzie wszystko będzie znowuż tolerowane, oprócz wiary prawdziwej. I każdy ma zarzucić swoje obyczaje. No i wielu się spodoba ten nowy sposób życia. I ten nakaz. I to ograniczanie wolności z troską o nasze bezpieczeństwo. I ten nowy Antioch
będzie miał na usługach także niestety odstępczych kapłanów, którzy będą znowu zajmować się w gorliwości, w służbie świątynnej, przy ołtarzu, no i te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, obrzydliwe. Wreszcie będzie wielka promocja homoseksualizmu. I to jest mi pewny znak nadchodzących dni. Wszelka rozwiązłość i zepsucie. Natomiast próba przeciwstawiania się temu, prawna, zorganizowana, a na końcu jakakolwiek, będzie penalizowana, jak to już jest w wielu krajach zachodniej Europy. Będzie to mowa nienawiści, stanie się to najpierw to wykroczeniem, a teraz jak chcą w Szwajcarii, żeby było nawet przestępstwem. W tejże Księdze Machabejskiej czytamy taki fragment. Kiedy zaś przyszło święto Dionizjów, ku czci takiego okropnego, wyuzdanego boga Dionizosa, to jest odpowiednik rzymskich bachanaliów, zmuszano do tego, aby w bluszczowych wieńcach brać udział w pochodzie ku czci Dionizosa i karano śmiercią tych, którzy nie chcieli brać w nich udziału. Czyż marsze ku czci tego rozpustnego boga Dionizosa, które wtedy często kończyły się orgiami, nie są jakimś odpowiednikiem tego, co tych tęczowych marszy, które chodzą po naszych miastach i urągają Bogu? Myślę, że są. Napór tych niegodziwości był trudny do wytrzymania dla wszystkich. Nie będzie można się przyznawać, że jest się katolikiem, a deprawacja dzieci będzie obowiązkowa w szkołach. Tak jak i wtedy przez szkoły pogańskie nauczono tych obrzydliwych rzeczy. I moi drodzy, w połowie Księgi Machabejskiej, drugiej księgi, kiedy są opisywane te straszne wydarzenia, które mogą poruszyć serce nawet najmężniejszego, myśląc, że co ja bym wtedy zrobił, nagle jest przerwana narracja i takie słowa skierowane bezpośrednio do czytelnika. Ja chciałbym tymi słowami powoli kończyć dzisiejsze kazanie, aby właśnie zostawać w nastroju tych nadchodzących dni. Ponieważ dzisiejszy początek mszy świętej, ostatniej po zesłaniu Ducha Świętego, w początku niedziel, jest napisane, Pan Bóg mówi, moje myśli są myślami pokoju, nie udręczenia. To znaczy, że Pan Bóg nie chce, żeby to się wydarzyło. To będzie skutek rosnącego zła i wyborów złych ludzi, którzy się sprzęgają ze sobą, tworzą organizacje, systemy i państwa. Ale to nie jest wola Boża, to jest dopust Boży. A dlaczego Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy? Ano właśnie, mówi nam autor drugiej Księgi Machabejskiej tak. Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie z powodu tego, co trzeba było znieść. Żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowanie było nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. Nie uważał bowiem Pan, że z nami trzeba postępować tak samo jak z innymi narodami, co do których pozostaje cierpliwy i nie karze ich tak długo, aż wypełnią miarę grzechów. Nie chciał bowiem karać nas na końcu, dopiero wtedy, gdy grzechy nasze przebrały miarę, a więc nigdy nie cofa On od nas swego miłosierdzia, choć wychowuje przez prześladowania, to jednak nie opuszcza swojego ludu. Dlatego, moi drodzy, już kończąc, mówi Zbawiciel Ewangelii świętego Łukasza znowuż, abyśmy uważali na samych siebie, aby nasze serca nie było ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na nas znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Dlatego wzywa nas do czuwania i modlitwy. Czuwania i wychowywania naszych dzieci zgodnie z obyczajami chrześcijańskimi. Im bardziej surowymi i wymagającymi, tym lepiej. Wobec nadchodzących wydarzeń. Jeżeli zło naciska, my tym bardziej powinniśmy tych spraw pilnować. Ponieważ to całe zło, to całe pogaństwo, to wyuzdanie wciska się do naszego życia, nawet prywatnego naszych domów, każdą szczeliną, jeśli tylko na to pozwolimy. Dlatego, moi drodzy, dzisiejsza kolekta mówi mszy święta, abyśmy gorliwie korzystali z owoców służby Bożej.
mamy możliwość korzystania z owocu służby Bożej, sprawowanej bez wątpienia w najpiękniejszej formie, jaką tylko Pan Bóg oświetlał umysły ludzkie i umysł ludzki, biorąc to, co najlepsze, stworzył w przeciągu wieków, czyli we mszy świętej wszechczasów. Korzystajmy z tej owocu służby Bożej, póki ją mamy tak swobodnie, na wyciągnięcie ręki, niemalże codziennie. I pielęgnujmy w sobie nabożeństwo rozpomożycielki wiernych, tej pewnej latarni, kiedy nastaną ciemności, a wtedy ona nam oświetli drogę, którą mamy kroczyć. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.